Zapraszam na film www.domza150000.pl. Siemanko. Dzisiaj zaczniemy w zgoła innej atmosferze, bo niestety słabej atmosferze. Przytrafiło mi się wielkie kuku. A mianowicie... przedobrzyłem niestety i uszkodziłem ścianę. Ściana do poprawki jedna cała. Do demontażu, zobaczcie co się wydarzyło. Żeby nie było, że u nas tylko jest zawsze pięknie, ładnie na budowie. Niestety nie zawsze tak jest. Ława oczywiście nie tknięta, ale przesunęła się na tym pieprzona. Tu zobaczcie. Cała ściana się przesunęła na papie niestety. I strzeliło w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu. I musiało szczelić również w narożnikach z uwagi na to, że tutaj też jest przesunięta papa, czyli w tą stronę popchnęło ściany również w narożniku. Na pewno. Tu widać, że szczeliło. Te miejsce. Tu jest nigdzie nieruszona, tamta nieruszona. Niestety miało być ładnie, a wyszło tym razem nieładnie. Słaby widok, co? Też mi się nie podoba. Kierownik budowy poinformowany oczywiście, czyli obsypie trzy boki, wybiorę grunt i do demontażu w poniedziałek. Jednowa robota niestety, ale życie, cóż znowu. Tyle, że mogę funkcjonować śmiało nim. Porobiona elektryka, to co było, zamontowałem dodatkowo kamerę, która widzi łyżkę, bardziej dla bezpieczeństwa i też dlatego, że nie mam doświadczenia. Hanomag 44C, silnik jest zmieniony od mana, od ciężarówki, tylko dlatego zdecydowałem się ją kupić. Dorobiłem widły, jak widać. Thank you.
oczy dookoła głowy. Jego żony nie ma? Nie ma nikogo w ogóle. Kurwa, no dobra. Nie wiem do niego, nie wiem co, jechać na budowę i pojechać znowu? No tak. A kołki do piku, tak? Bo 5 brakło. Co? 5 kołków brakło. No dobra.
dokładnie, a zresztą się okaże. Ups. Sypu. Tylko najzwyczajniej w świecie nogi nam się nie zaklejają. Oczywiście, tak jak mówiłem, ściana do demontażu cała i będzie w poniedziałek to atakowane, albo na początku następnego tygodnia. Trzeba wybrać sobie w międzyczasie. Szkoda takiej roboty.
dzisiaj robić wykop pod następny, tu z boku. Miałem się piasku pozbyć, no ale się nie pozbędę i się nam opóźni. Miałem wam coś mówić.
ściana i tak cała idzie na śmietnik, tak więc spokojnie, styropian. Nie chcę go rozwalać teraz, żeby się nie, później na wiatrze nie sypiło. Powiem co, porobiłem w sprzęcie jeszcze. Nie, jeszcze gra. W Fadromie był bug oryginalny, jest bug oryginalny w ramie. I w ramie jest, niestety rama była strasznie zanieczyszczona w środku i ciągnął syf niesamowicie. Tak więc zamontowałem bug sportowy od jakiejś tam WRC Out. Jest bug, jest podłączone wszystko, porobiłem elektrykę. Tak jak widzieliście, zrobiłem kamerę tutaj. Tu jest kamerka, która jest połączona z kabiną. Dodatkowo mam zrobione dwie widły, które montuję tutaj. Mam również to zrobione. I wszystko działa na szczęście. No. I silnik ma od Mana, od ciężarówki. Dzisiaj będzie informacyjnie. Silnik ma od Mana. Oryginalny silnik byłby zbyt słaby do tych prac, które ja chcę wykonywać i wykonuję właściwie już. Trzeba odkopać i w poniedziałek będzie demontaż. Macie okazję po raz kolejny zresztą zobaczyć, że to jest tylko budowa. I niestety zdarzają się różne rzeczy. Teoretycznie byłbym w stanie to, jakbym wezwał chłopaków od razu,
ja bym to zapicował. Nawet by tego nie było widać, ale to nie o to w tym chodzi. To ma być zrobione, to jest fundament domu. Bo ona się cała przesunęła na papie, można było ją całą pchnąć od tamtej strony w tą stronę, wyprostować do sznura dosłownie. Nikogo nie informować, zasypać, zrobić dalej, żeby czasu nie marnować. Ale to nie u mnie. Chłopakom na razie nic nie mówiłem, bo kawa to nie będzie mógł spać przez weekend przez to. Nie mówię im. Poniedziałek rano będzie niespodzianka. Powiem, że ten, Katrina przeszła wichura i takie coś zrobiła. A właściwie ja się mogę obrócić fadromą i stąd wtedy wypchać tu. I tak też zrobię. Nie będzie pogody, sorry. Że kabina w środku zostanie wypiackowana, pomalowana na gotowo, deska rozdzielcza zostanie zbudowana od nowa na wyświetlaczach, wszystkie czujniki będą sprawne. Teraz najważniejszy sprawny jest czujnik temperatury, ciśnienia oleju. Oświetlenie jest sprawne. Trzeba wymieniać klamki. O, to jest ten bak. Przelew mam zrobiony górą specjalnie, żebym widział. Thank you.
tu jeszcze się nie przesunęło. Tu jest papa jeszcze na równo. Myślę, że tu gdzieś było szczelone. Tu jest pęknięcie pierwsze, które widać. Czyli myślę, że odtąd już będzie papa przesunięta z ławy i powinno to być widać. Pewnie, że widać. Sobota. Taki piękny dzień miał być. Miał być zasypane. Chłopaki mieli wibrować, a ja miałem kopać pod drugi dom. Zobaczcie, jak tu już jest przesunięcie. Wyczyszczę, na koniec wam pokażę. Tak to wygląda finalnie. Nie fajnie, co? Zobaczcie, od którego miejsca tu będzie doskonale widać już tutaj, ile się przesunęło. A wiecie, że my docinamy papę na równo z ławą. Tu się przesunęło o tyle. Cała ściana po prostu poszła w tamtym kierunku. I tu główne naprężenie szczeliło w tym miejscu. A najlepsze jest to, że szczelił bloczek. Bloczek i bloczek. Bloczki szczeliły w środku, w długości bloczka. Czyli nie na spojenie, czyli potężne musiało być naprężenie. Tu jeszcze jest pęknięcie i tam jeszcze jest pęknięcie. Teraz jest pytanie takie, co by było, gdybym posmarował papę na gorąco, bym przykleił. Bateria zdechła. Co by było, gdyby papa była przyklejona na gorąco? Również by było uszkodzone, ale jak myślicie, jakby obrażenia wyglądały? A wyglądałoby na pewno inaczej. Więcej pęknięć by było. A tak było naprężenie i szczeliło w tamtym momencie. A głos tego, co szczelało, powiem wam, był dla moich uszu budowlańca przeokropny. No i plan niezrealizowany. Geodeta wyznaczył nam, Krystyna nam wyznaczyła tutaj. Tu widzicie pierwszy patyk. Tu koło busa drugi, już złamany. I tam są dwa kolejne, ale mam niestety piasek na nim, nie jestem w stanie robić wykopu. Czyli musiałbym pół tego piachu wywieźć stąd, na dobrą sprawę. Czyli w tej chwili jest to bez sensu, chyba że w poniedziałek zrobimy praktycznie połowę piachu trzeba byłoby wrzucić, czyli jeden zasyp zrobiony do połowy, którego zrobić teraz nie możemy niestety. Dobra ludzie, cześć. Macie okazję zobaczyć, że nie jest zawsze pięknie, ładnie i różowo. Ściągamy całą, bo kawa twierdzi, że tam jest nieruszone nic. Że tu jest pierwsze pęknięcie. Tu, cyk, 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 cyk. Zaraz będzie widać, bo na tym, na czarnym widać idealnie. Czy jest, czy nie ma. Od razu widać rysę. Ale jest, aha, bo widzimy się znowu w dniu dzisiejszym i jest kwestia taka, że przed chłopakami się jednak nie da ukryć nic i dzisiaj jeszcze tu walczymy, czyli jest przy sobocie. Nie ma, nie? Wiesz co, od środka będzie też widać doskonale. Tu ważne, żeby nie było, bo by cały narożnik pociągnął. Tak. Tu nie ma nic. Tu. Czyli tam gdzieś z tamtej strony, nie? Na razie pierwsze trzeba jedną rzecz oprzątnąć, drugą i brać się. Dobra. Nie ma co.
myślał, jak go po prostu, czym go wybierz. Wyburzyć tak szybko, a wybudować? Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.